A teraz, drodzy Państwo, w programie Newsroom porozmawiamy o relacjach na linii Państwo-Kościół. Jak one w tej chwili wyglądają? O bardzo ciekawym raporcie porozmawiam już teraz z ojcem Pawłem Górzeńskim dominikaninem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Kongres Katolików i Katoliczek przygotował bardzo ciekawy raport o stanie relacji Państwo-Kościół w Polsce. No właśnie, to jaki jest ten stan relacji na linii Państwo-Kościół? Jeżeli mam się trzymać ściśle ustaleń tego raportu, to w skrócie trzeba powiedzieć, że po naszych analizach naprawdę rzetelnych, naprawdę dogłębnych doszliśmy do wniosku, że po pierwsze mamy do czynienia w Polsce z sytuacją, gdzie na poziomie prawnym uregulowania są co najmniej przyzwoite, można powiedzieć więcej, są dobre, a miejscami bardzo dobre. Tymczasem w praktyce relacji państwo-kościół mamy do czynienia z bardzo rozpowszechnionymi zwyczajami, które ogólnie nazywamy w raporcie szarą strefą, czy też załatwianiem spraw pod stołem. Przez ponad 30 lat polskiej transformacji niestety nie udało nam się wytworzyć takiego obyczaju politycznego, na tyle zmienić świadomości. Społecznej, na tyle zmienić y, podejście duchownych do tych spraw, y, żeby wszyscy nauczyli się trzymać litery prawa. Prawo naprawdę mamy dobre i w raporcie podkreślamy też, że y, śmieszność w cudzym słowie śmieszność tej polskiej sytuacji wygląda y, y, następująco. Oto co jakiś czas politycy uderzają bardzo chętnie w antyklerykalną nutę i mówią my tu uporządkujemy wszystko, y, wyrzucimy ten kościół, a to ze szkoły, a to wy, y, wypowiemy konkordat, a co zrobimy jeszcze inne rzeczy. Tymczasem w praktyce y, relacji z kościołem politycy uprawiają y, tak samo jak duchowni korupcję w gruncie rzeczy polityczną, bo załatwiają wszystko pod stołem, a karmią się, karmią się, jak w jednym miejscu, w jednym z wywiadów powiedziałem, może nie elegancko, na pewno dosadnie, ale żeby pokazać problem, politycy się karmią własnymi odchodami w tej, w tej sprawie. To oni w dużym stopniu, jako część tej relacji państwo-kościół, produkują tą sytuację. Przez to, że zgadzają się czy też ulegają presji ze strony kościoła. Państwo i Kościół dla swobodnego funkcjonowania potrzebują określenia systemu wzajemnych relacji o ściśle normatywnym i instytucjonalnym charakterze opartych o zasadę dualizmu, czy oddzielenia wymiarów religijnego od politycznego z zachowaniem reguły autonomii władzy duchowej i świeckiej. To jeden z fragmentów tego raportu Kongresu Katolików i Katoliczek. Pytanie jednak, czy obserwując to, co dzieje się aktualnie na polskiej scenie politycznej, jest to możliwe? to musi być możliwe. My w raporcie wyraźnie podkreślamy, że bierzemy odpowiedzialność za zainicjowanie pewnej zmiany społecznej i za przeobrażenie sfery publicznej w tym względzie, tak? To nie może być tak dalej, nie może być dalej tak jak jest. To się domaga zmiany. I jeżeli apelujemy od wielu lat do z polityków, do biskupów i oni z tym nic nie robią, no to postanowiliśmy od dołu ruszyć sprawę. Wyjaśnić bardzo kompetentnie, bardzo rzetelnie poprzez raport ludziom na czym polega ten problem I, i na przedłużeniu tego takiego backgroundu intelektualnego chcemy zaproponować kampanię społeczną, która gdzieś w tym okresie przedwyborczym, który już trwa bardzo intensywnie, będzie polegała na tym, że będziemy uświadamiali społeczeństwu pod hasłem idą wybory, kościół wolny od polityki. Polityki, że te sprawy trzeba uporządkować, ale nie w ten sposób, jak nam proponują w tej chwili politycy. Na pewno pani zauważyła różnego rodzaju wypowiedzi, które już się w tej prekampanii wyborczej pojawiły. Czy pana tego, czy pana Donalda Tuska, czy prawicowych polityków. Mamy nowy projekt Solidarnej Polski, żeby chronić rzekomo prześladowane chrześcijaństwo w Polsce. To jest ich cynizm, to jest jest ich świadoma hipokryzja, bo nie spodziewam się, żeby nie wiedzieli, jakie jest rzeczywiście prawo w Polsce, a jednak udają, że, że nie wiedzą, jakie to prawo jest i proponują nam takie różne dziwne rzeczy. Zwrócę uwagę na wystąpienie w tym momencie, właśnie pana Donalda Tuska w Radomiu, który wychodzi bardzo głośno, mówi: Jeżeli wierzysz w Boga, nie możesz głosować na PiS. Tak? Co pan Donald Tusk zrobił? Pan Donald Tusk zrobił to samo, co robią biskupi czy, czy księża z Ambony, kiedy wołają, jeżeli jesteś katolikiem, jesteś wierzący, nie możesz głosować na Platformę Obywatelską. tak? I ja a, oczywiście... więc, a więc takie, takie działania są z, z obu stron tej, tej, tej politycznej sceny. Ale jedno bardzo ważne pytanie. Czy wasz raport trafi na przykład do episkopatu? Ah. Oczywiście jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania pewnego listu intencyjnego, który będzie rekomendował, czy też... Um... Anonsował nasz, nasz raport. Wszyscy biskupi go dostaną i wszystkie organizacje polityczne w Polsce ważne dostaną ten nasz raport z, z odpowiednim właśnie listem intencyjnym. W tej chwili kończymy te listy intencyjne pisać. Premier żeby i prezydent było. też dostaną ten raport. Premier ależ, i prezydent ależ, oczywiście, że tak. ależ oczywiście, że tak. Muszą y, y, naszy, przynajmniej y, y, muszą usłyszeć od y, części społeczeństwa, od katolików, od samych katolików, że nie życzą sobie tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Usłyszeć, ale pytanie, czy będą chcieli słuchać, bo kiedy widzimy na przykład też pielgrzymki polityków do Torunia, do Ojca Rydzyka, zaangażowanie samego Ojca Rydzyka w kampanię prezydencką, słowa politycznego wsparcia, które padają z kościelnych ambon. Pytanie, czy. Tutaj ta, ta struktura nie jest zbyt skostniała, aby tak szybko dokonać zmian, aby zmienić podejście, mentalność i myślenie w tej kwestii. Ja mam nadzieję i oczywiście na jak najszybszą zmianę. W raporcie zwracamy uwagę na takie trzy bardzo ważne obszary: że trzeba zmienić w Polsce obyczaj polityczny na taki, gdzie przez ostracyzm społeczny. Automatycznie, naturalnie będą eliminowani politycy skłonni do przekraczania zasady rozdziału Kościoła od państwa. Po drugie, trzeba zmienić mentalność księży i katolików tak, aby nie wnosili nieuprawnionych roszczeń wobec państwa, które mają charakter stricte religijny. Po trzecie, trzeba zmienić kulturę prawną, świadomość obywatelską na taką, która właśnie będzie limitowała czy reagowała automatycznie na przekroczenia prawa w tym względzie. To jest robota na długi czas, ale trzeba ją zacząć, żeby ją jak najszybciej skończyć, ponieważ pokój społeczny, który jest bardzo ważną wartością taką polityczną, społeczną, tak także kościelną. To dobro wspólne w postaci pokoju społecznego jest nieustannie naruszane. Mieliśmy do czynienia, że inny przykład podam, bardzo ważny. Mieliśmy do czynienia całkiem niedawno z super niebezpieczną sytuacją, i ja mam wrażenie, że my tego niebezpieczeństwa do końca żeśmy nie uchwycili, nie zrozumieli, a mam na myśli wystąpienie z kolei pana Jarosława Kaczyńskiego, który głośno mówi: "Wzywam wszystkich zwolenników PiS i, i, i et konsortes do tego, żeby bronić kościołów". przecież wówczas mogło dojść do zamieszek yy, i to pewnie nawet krwawych zamieszek yy, po yy, opublikowaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i myśmy się tym nie przejęli. Ja byłem przerażony. Ja byłem przerażony, więc mówię wyraźnie i wielu katolików mówi wyraźnie, mamy serdecznie dosyć tego, aby, że Kościół jest używany w ten sposób przez polityków. I Kościół musi się wycofać i politycy się muszą wycofać. Literę prawa mamy dobrą. Dobrze w naszym prawie mamy określoną zasadę autonomii Kościoła i państwa. Tylko neutralność przejdźmy do państwa, czynów. Zapisy są. Prze zapisy są. Przejdźmy do czynów, do konkretnych yy, działań. wtedy rzeczywiście te bardzo ważne kwestie, o których o których piszecie w swoim raporcie, będą mogły wreszcie funkcjonować. Ojciec wspominał już o tym podczas swojej wypowiedzi, ale dosyć interesująca inicjatywa. Dwa lata więzienia miałyby grozić za obrazę uczuć religijnych, zakłócanie lub przerwanie mszy i profanację miejsc albo symboli religijnych. Podpisy pod takim obywatelskim projektem ustawy w sprawie zmian w kodeksie karnym zbiera Solidarna Polska. Jak ojcu podoba się ten pomysł karania za obrazę uczuć religijnych? Bardzo mi się nie podoba. Solidarna Polska proponuje powrót do kodeksu karnego, do rozwiązań przedwojennych to Co było w, poprzednich, w poprzedniej Rzeczpospolitej obecne, zmieniając tak naprawdę jeszcze, nie, znaczy nie zmieniając litery prawa, a zmieniając ducha tego prawa. Ten projekt mi się bardzo nie podoba. I nie dalej jak wczoraj w tej naszej grupie roboczej relacje, Kościół państwo w kongresie, rozpoczęliśmy pracę dokładnie nad tym przepisem dotyczącym penalizacji uczuć religijnych. Przygotujemy. Yy, ciekawe rozwiązania, rozsądne rozwiązania, które będą porządkowały to, yy, tą sprawę. Ponieważ jakie mogą być są to rozwiązania? Yy, jakie będą to rozwiązania? Będą to rozwiązania skupione na mądrej ochronie pewnych dóbr osobistych, które chronić trzeba. Dóbr osobistych związanych z wolnością, sumienia z wolnością wyznania, która jest gwarantowana przez yy, konstytucję, ale nie w ten sposób, że będziemy tworzyć jakąkolwiek pałkę dla jakichkolwiek polityków na yy, yy, te grupy religijne czy antyreligijne, które nam się nie będą podobały. Musimy znaleźć Mądry balans pomiędzy wolnością słowa a wolnością religijną. I przygotujemy dobre rozwiązanie. Wczorajsza dyskusja była absolutnie ekscytująca, absolutnie gorąca co najmniej dwa stanowiska się pojawiły. Pan profesor Sol znakomicie przedstawił z panią Anią Rizzo znakomicie przedstawili cały background prawny tego zagadnienia. Ja włączyłem się od strony filozofii religii i socjologii religii do tego. Inni uczestnicy też mieli bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, więc przygotujemy rozwiązanie, które będzie niepolityczne, nie będzie szukało zysku politycznego, punktów w kampanii wyborczej, tylko dobra Wspólnego w postaci pokoju społecznego, który będzie zabezpieczony przez mądre, dobre prawo w tym względzie. Ojciec Paweł Górzeński, Dominikanin, był gościem programu Newsroom. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Serdecznie dziękuję.